Otwieram sesję Rady Miasta Zgorzelec. Informuję, że obrady sesji są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Witam wszystkich radnych, pana burmistrza Gronicza, pana burmistrza Konwickiego, panią sekretarz, pana skarbnika, pana mecenasa. Przystępujemy do sprawdzenia obecności radnych na sesji. Proszę potwierdzić obecność niebieskim przyciskiem na terminalu. Tomasz, niech proszę. Przepraszam, serdecznie witam pana burmistrza Baranowskiego. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad na dzisiejszą sesję wraz z materiałami. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Informuję, że burmistrz miasta zgłosił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Proponuję wprowadzenie projektu uchwały jako punkt 31 porządku obrad. Pozostałe punkty porządku obrad zmienią kolejność. Czy są uwagi? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Głosów za. Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza został przyjęty. Przechodzimy do punktu przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 kwietnia 2023, z dnia 25 maja 2023 i z dnia 30 maja 2023 oraz 6 czerwca 2023. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Głosów za. Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte. Kolejny punkt to sprawozdanie burmistrza miasta z działalności w okresie między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Zgorzelec między sesjami Rady Miasta za okres od 25 kwietnia do 26 czerwca 2023 roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń zespołu burmistrza miasta, na których rozpatrzyłem ponad 200 zdań. Posiedzenia odbyły się od dnia 26 kwietnia, 10, 17, 25 i 31 maja oraz 7, 14 i 21 czerwca 2023 roku. W wymienionym okresie podjąłem 42 zarządzenia, które dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod nazwą współdziałania organów samorządowych powiatu i gmin, służb, inspekcji i straży przy realizacji zadań obronnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli publicznych nr 12, nr 9 i nr 8 z oddziałem integracyjnym.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Witold, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzewodowej pod rekreację w sporcie widocznej. Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności z zmianą udziału w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicy Malinowicza 8. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Burzpadowej, ulicy Chopina, ulicy Jaśminowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieodpłatnego nabycia przez gminę Bliską Zgorzelec prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Burzpadowej. Ogłoszenia wykazu, zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Gasińskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w budynku Klinika Stanowicznej. Zarządzenia w sprawie zmian przedsiębiorstwa poprzez m.in. wprowadzenie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji roślinnej, realizację zadania pod nazwą Poznaj Polskę, dofinansowanie zakupu książek w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, wypłata świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wypłata jednorazowego świadczenia za życie, realizacja programu pod nazwą Konkurs Wsparcia Seniorów, realizacja zadań związanych z przyznaniem dużej karty rodziny oraz na pomoc obywatelom Ukrainy, a także przeniesienie środków finansowych między parlamentami w ramach tego samego działu i rozdziału. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Rzeczki Górnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze tego przetargu nieograniczonego. Zarządzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego miejsc przedsiębiorczych gospodarki komunalnej współpracą. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2022. Miejskiej Obrony Kultury, Muzeum Rzeczkiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów w lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Rejmonta 27 przez 8, z Siedlicza 322, ulicy Marcińskiego 17 przez 1a, ulicy Świętego Jana 8 przez 11 oraz ulicy Wolności 7 przez 4, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przyjętego przetargu nieograniczonego. Ogłoszenia wykazu nieruchomości, zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonej przy ulicy Brzyckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działu przylegu. Zarządzenie w sprawie wydzielenia tymczasowych pomieszczeń z mieszkaniowego zasobu gminy Bliski Zgorzelec. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, narażanych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz tymczasowych najemców. Zarządzenie w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłania na nieruchomościach położonych przy ulicy Mickiewicza przeciwstała instytucja S.A. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych przy ulicy Mickiewicza przy ulicy Łużyckiej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pod pogródki przydomowe. Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Zgorzelec na materiałach promujących. Trzeci zjazd mieszkańców Gigańcicy, Szczytarskiej i okolic. Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Performance pod nazwą Strefem. Zawody lekarskie pod nazwą Międzynarodowy Dzień Dziecka 2023. Kolarski Rajd European Peace Ride 2023. 25. Festiwal Piosenki Greckiej. 6. Międzynarodowy, przepraszam, 4. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zamykowych pod nazwą Tylko dla Cuchwań. Podjąłem inicjatywy uchwałodawcze w sprawach zmian w budżecie miasta na 2023 rok, zmian do wieloletniej prognozy finansowej, regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy miejskiej Zgorzelec, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamiast za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowywania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organów prowadzących gminy Bliska Zgorzelec. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Ogólnickiego, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Andersa, wyznaczenie miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników,
wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Zgodnictwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Służbą Drogi Kolejnej we Wrocławiu w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą Dolnośląska Cyklostrada Trasa Via Regia. Zmiany do uchwały nr 379/2022 Rady Miasta Zgorzelec dotyczącej powołania Rady Seniorów Miasta Zgorzelec oraz zmiany jej statutu. Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu, będącej własnością PN Zgorzelec Spółka z osiedlą przy ulicy Przewcowa w Warszawie, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad prowadzenia oceny punktowej oraz kaucji zabezpieczającej umowy najmu. Zmiany do załącznika do uchwały nr 466/2022 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec. Trybu i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Wszcząć postępowanie zamówień publicznych na realizację oraz konkurencję zadań. Zamówienie publiczne w sprawie uprawnienia oznakowania drogowego poziomego na terenie miasta. Zamówienie publiczne w sprawie sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ulicy Słowiańskiej. Zamówienie w sprawie sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Północ w rejonie ulicy Słowiańskiej oraz przy ulicy Lubańskiej, ulicy Kozaka, Migdałowej i Fabrycznej. Zamówienie. Ogłaszam przerwę. Thank you.